Witam was bardzo serdecznie, jestem Dis, to jest Happy Wheels w moim wykonaniu. Dzisiaj trochę mniej krzykliwie, dlatego że, o Jezus Maria, moje biedne gardło. A przy okazji, mimo że trochę gardło boli, to jak widzicie, pewnie trochę tam kątem widzicie, tak widzicie, że jest, no, biało tak naprawdę jest na kamerze. Ale zresztą ważniejsze jest to, że jest deszczowo, pochmurnie, co sprawia, że energia jest mi wyssana. The race has begun. Nienawidzę, kiedy są takie problemy techniczne z grą, ale mimo wszystko ja się nie dam tak łatwo. Jest troll level to jest to fixed. Czemu się nie ruszałeś? No oczywiście, jak się miałem ruszać? Tym razem już nie będę nic strzał. Stój. Przeczytałem to i nie zginęłem, mam cię. Okej, okay, nie. Nie trzymamy kontrola. To jest dobre, nie trzymamy kontrola. No! Idiotyzm, kocham levele z tronem. Dobra, tutaj jest spada na mnie głaz, tutaj się nie zatrzymujemy. Tutaj nie ma kontrola, tylko lecimy w dół. Okej, okay, jest. Tutaj nie czytam tego na pewno. Tutaj też tego nie czytam, bo to będzie problem mały. Spokojnie. Ritex, nie, idziemy sobie dalej. Trolujący Dis, na, pędzi jak śmietana. No, aż myślę, że wygrał. No już mnie wrobił gnój. Ile jeszcze takich trollewej będzie? Chwila. Jaka jest masa ziemi? 10 tysięcy... Co tu pisze? 10 tysięcy ton? Co? Myślę jednak, że to nie będzie ani jedna z tych odpowiedzi, dlatego że... hello? Sama woda ile waży? Nie, nie nacisnę Escape R, to nie ma sensu. No nie, ile jeszcze będzie tych leveli? I tym pięknym sposobem zakończyłem pierwszy poziom w Happy Wheelsach dzisiaj. Oczywiście zostawione dzisiaj wyjątkowo na Today i Rating, czyli że dzisiejsze wszystkie levele najlepszym ratingiem, dlatego że nie chcę, żeby się powtarzały różne levele u różnych youtuberów. Jetpack Run, czyli uciekamy przy jetpackiem. Uwielbiam ten level. Fail, normal, hard, plusko spójnie paj! A to był wyjątkowo łatwy level tak naprawdę, wcześniej grałem trochę trudniejsze levele. Bottle Run. Epic Sword Show. Wybieramy. Nie, tego naprawdę nie lubię. To jest naprawdę nie dla mnie poziom. Płonące miecze rzucać. Jak to zrobię za... Mam maczetę. Trafiłem w arbuza. A masz! No trzeba jeszcze raz to zrobić. Padaje. I chyba się nabiła na sztolca trochę. Jeszcze raz. Nie wiem, po co to robiłem. I wasz wybór, kogo mam trafić. O, zapomniałem, to nie jest life. O, więc nie wybiorę nikogo z wami. Ale teraz musiałem ją wybrać, bo nie wiem, czy mieli zabić. No oczywiście, JB, jak zwykle na początek i double kill był dzisiaj. Niestety z Quake Soundsów dzisiaj nie będzie. Nie, zablokowałem się o Watermelona. I kaboom! I już nie żyję na początek. I Mikołaja! No i jeden nie dałeś mi prezentów w zeszłym roku. Tylko większe teraz ceny są za paliwo. A ci dam, kurde, ciasteczka następnym razem. Ty nie wiesz, nie chcesz wiedzieć, co będzie tam zamiast mleka. Dobra, po takim... O Jezu, moje biedne gardło bolące. Człowiek nie wytrzyma. No, ale już mi się trochę wróciło. O, hardest pogo jump. Jako, że to jest hardest pogo jump, to śmiałem twierdzić, że to będzie bardzo easy. Tym bardziej, że ktoś, kto tworzył ten level, nawet nie wybrał domyślnie postaci, którą mamy grać. A w ten sposób... O, jaka niespodzianka, jakaś kulka tam jest, żeby nam przeszkodzić. Ale ja się tak łatwo nie dam. Wygram ten level i harder. O, a tam co? Już jest kuleczka niżej. Mam pomysła. Nie.
Nie chcę przeskakiwać do końca, ale o, prawie się udało. Chciałem dwa na raz zrobić, akurat te dwa najtrudniejsze według nich. Cysk, cysk. Nie wiem, po cholerę, ktoś tam to napisał. Oj. Boom! To wszystko? Nie. I jump, jump. Fail. Fail. Fail! O, udało się, ale gimnastyk. Dziwne, że to tyle wytrzymuje tutaj. Surprise. O, to jest dziwne. Tego jeszcze nie grałem, że samymi kulkami było. To jest coś nadzwyczajnego. To nie tak miało być. O. No, przyznam, że jednak trochę trudności mi to sprawia. Albo i nie. Nie. Mama pomoc. Cholery mi ta mama pomoc. Chwila. Nie spadaj tam. Więcej mi to dało, że nie spadłem. Ja chcę tu wrócić. Chcę wrócić na górę i poszukiwać trochę. Ja chcę poszukiwać. Pow! A, bo chodźmy już do przodu. Będzie łatwiej. Pung. Idiota. Kretyn. O. Nie. Teraz spróbuję przejść to tak. I sobie obiłem kość ogonową. Najczęstszy uraz w dzieciństwie. No. Jak można takim łatwym się poddać? Ty Isto, co ty robisz? Oszukuje ta mnie. O, przyszedłem. O, to był chyba najłatwiejszy teraz, co zrobiłem. No nie. O. Zaraz wyjdę z tego levela, jak się wkurzę. Komu się nudziło, nie jest bardzo twórczy i... No nie, idziemy z tego levela, nie chcę was zanudzić na śmierć. Jakimiś durnymi poziomami New Pogo Sport. Znowu będziemy latali z Pogo. Pogo! Jeżeli stanie się znowu to, co się stanie, czyli znowu was zanudzę. O, sam co to jest? Tutorial, no proszę bardzo. No czary mary. Jak to się robi? Nie idę na żaden tutorial, sam się tego nauczę. No nie, dobra, idę na tutorial. Albo i nie? Co? Muszę skakać dopóki... Aha, to jest taki ciekawy level. Dobra, nie ciekawy level. To nie jest to, czego oczekuje ode mnie każdy mój widz. O, uciekanie przed strzałami. To jest bardzo relaksujące zajęcie. Szczególnie, że uciekamy przed strzałami i poświęcamy nasze dziecko. To jest bardzo chrześcijańskie, chociaż i chrześcijańskie. Czy to było takie krótkie? Proszę. Coś się nie rozpędzam tym razem. To jest mimo wszystko krótkie. Wykorzystam ten trik, który mi ktoś z was powiedział kiedyś. Nie wiem, trik mi tak naprawdę mało dał, ale... Nie powiem wam, jaki trik. Dobra, powiem wam. Jeżeli klikacie coś tam, to wtedy coś tam latacie i coś tam... Ha! Gitas. Chwila, to jest... Best time gets to be in part 2. Okej, okay. A co tu mam zrobić? Nie. Wiecie, co się w takich przypadkach robi? Ba. W ten sposób. Jedziemy. Jo. Dobra, nie w ten sposób. Spróbujmy. Why? Ile razy to będzie strzelało? 3, 4? Przekroczmy. Headshot! Tego się nie mogłem nie spodziewać. Już mogę przejść normalnie. A, nie mam rąk, ale jestem żywy i wszystko. Dobrze jest. Więcej tego. A jestem ciągle żywy, nie wiem jakim cudem. Ale mam dużego.
płycie, 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 płycie. O, jak przyjemnie się oszuk fal w wodach, chlapie w dupę i słychać klekot jaj. Na, 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 na. Disu, nie zapominaj się, dzieci oglądają twój program. Program Happy. Tak to jest, kiedy myje się auto dwa dni przed deszczem. Następnym razem sprawdzę pogodenkę. Znaczy pogodenkę. Nie, nie będę obczaił pani pogodenki, tylko obczaję pogodę, jeżeli wiecie o co chodzi. Rzucające wyzwanie. No znowu. Ba. Da. Da. Ale mam sobie miecz, mam sobie miecz, to jest to. Nic nie mogę zrobić, bo się zablokowało. A, kursor, idź sobie stąd. Jak mogę mnie trafić tak łatwo? Eciat! Idziemy w dół, co mamy od razu? Piłeczki. A z pieczkami i one ball. A, prawie win. Dodatkowe dwie piłeczki dostałem. Ui, piłeczki idą. Wiecie co, mam lepszy pomysł, co zrobię. Teraz to zrobię. Jak mi się nie uda, wszystkie piłki pójdą up, to ja to zrobię. Nic nie dostałem. Nie, wydostań się stąd. Uda się. Albo zrobimy to w ten sposób, że wezmę, rozwalę go. I zrobimy tak. I raz, i dwa. Bardzo, nic nie widzieliście. Teraz wezmę. Nie mam długopisa do wymazywania pamięci. Gdzieś go zgubiłem w bazie facetów w czerni. Wiecie o co chodzi. Więc dzisiaj wam nie. Dzisiaj wam podaruję, więc mogliście to zobaczyć. I dare you. Myślę, że rower będzie świetny. Mój mózg jest właśnie rozjebany na wszystkie części tego świata. Nie wiem, o co chodzi kompletnie. Po co to się zrobiło? Co się dzieje? Miałem przed chwilą miecz w głowie, ale dotarłem mimo wszystko do końca. Spójrzmy na to w ten sposób. Już wiem, dlaczego tak się stało. Ten, ten, ten. Chyba kogoś wykastrowałem w tym momencie. Save me! What? Headshot, zegary, amaś. What? No ale dziecko zdobyło, przynajmniej może jestem martwy, to zdobyłem coina, który gwarantował mi pewne zwycięstwo. Zresztą wiecie, jak mnie ręka boli, dzisiaj znowu byłem na odczulaniu. A że biorę największą dawkę, to teraz ręka boli jak cholera, jak skurczysyn. Very impossible. Co wy na to? Co wy na to? No ja na to, jak na to, jazda! Bardzo niemożliwy level. Zrobienie backflipów w powietrzu. I zakończyłem w stylu obce, ósmy pasażer Nostromo, czyli zakończyłem grę w połowie. Całe w połowie, nie? Ja pierwszy raz mi czołg nie wyszedł, że to jest spowodowane tym, że ten burzy pada. Biorąc pod uwagę ilość leveli, które wyprodukowane są dziennie, ja mam tutaj mnóstwo rzeczy do grania. Postaram się więc jak najwięcej grać, ale jedne moje gardło już nie wytrzymuje, także będziemy musieli zaraz zagrać jedną z ostatnich. O, Midway Control. Co to będzie ciekawego? Zagram zaraz jedną z ostatnich gier. I to będzie 99% niemożliwe. O, ile butelek, jak fajnie. Nie, ten level nie jest taki niemożliwy, także na pewno tym levelem nie zakończę tej gry. Ale za ten czas, jak będę tu się teraz starał przejść, to wam chciałem powiedzieć, że montaż będzie taki trochę jakby przełożony, gdyż. Pragnę go zrobić na 2000 widzów na specjal. Tak, wiem, Disu, nie bądź pewny siebie. Nie wiesz, czy może ktoś cię zasubskrybuje, a może nagle wszyscy cię odsubskrybują, bo cię gardło boli po raz pierwszy w odcinku i musisz mówić jakimś dziwnym głosem. No, wybaczcie mi, niestety. Tak to bywa, ale mam nadzieję, że wam się spodoba ten specjal, bo już go zaczynam przygotowywać. Mam nadzieję, że w weekend będzie gotowy i jeżeli dotrę do 2000 widzów, to na pewno go wrzucę.
A tymczasem jednak ten sposób będę kończył ten poziom, mając między jajami dwa duże harpuny, więc do zobaczenia następnym razem. Grał dla was Diz, jeżeli wam się spodobały Happy Wheels i może mnie gardło bolało, to polećcie mnie znajomym, bo to jest najlepsza nagroda, jaką mogę dostać za to, że tworzę dla was filmy, więc do zobaczenia następnym razem.